Witajcie kochani, następny dzień, następne wyzwania, ale też następny świeży dzień, żeby móc go spędzić z Bogiem. Jego łaska jest świeża. Jego łaska jest jak świeży chleb dzisiaj, taki chrupiący. Ja uwielbiam chleb z masłem. Jest taki jeszcze ciepły chleb z zimnym masłem. To po prostu wow. Staram się nie jeść za dużo, bo to jest jednak niezdrowe, ale to jest największa radość, jaką może mi sprawić mąż, kiedy przychodzi z takim ciepłym chlebem. Myślę sobie, że nasz tata w niebie wie dla nas, co jest najlepsze. I też przychodzi do nas takim ciepłym chlebem. Chlebem swoim słowem, które nas pokrzepia, które daje życie. Na pewno jest zdrowszy niż taki zwykły ziemski chleb, bo jego słowo jest tym, które daje życie i które nas uzdrawia, które jest właściwym pokarmem. Dzisiaj zapraszam Was na ucztę, zapraszam na posilenie się chlebem z nieba i otworzymy sobie list do Filipian, 3:13-14. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Ostatnie dwa dni spędziliśmy na rozważaniu słowa, które nas nakłaniało do czekania na Boże rozwiązania. Żeby nie brać sprawy w swoje ręce, tylko żeby zachować cierpliwość, wytrwałość, poczekać na Boże rozwiązania, żeby nie chodzić drogami na skróty, żeby się wycofać, żeby wyluzować, żeby oddać Bogu pierwszeństwo decydowania o naszym życiu. Te wersety mówią trochę o innym nastawieniu. Mówią o tym, żeby wytężać siły, żeby pędzę ku wyznaczonej mecie. Tu jest bardzo dużo takiego ruchu, takiego wysiłku, takiego zmagania się, wysilania się. Ale oczywiście rozmawiamy tutaj o trochę innym aspekcie. Czytamy tutaj o tym, jak apostoł Paweł mówi, że nie poprzestaje na tym, co już osiągnął. Jakby nie skupia się na tym, o Boże, zrobiłeś takie cuda w moim życiu, takie cuda, tu mi pomogłeś, tam mi pomogłeś, jak fajnie, że mi pomogłeś. Apostoł Paweł docenia to, co robi Bóg dla niego, ale równocześnie rozumie, że to, co jest przeszłością, już jest przeszłością, a Bóg ma rzeczy w przyszłości dla nas. I my powinniśmy być skupieni na przyszłości, a nie na przeszłości, ponieważ Bóg pewne rzeczy chce zrobić. On zrobił już w przeszłości i chwała Mu za to. I dziękujemy Ci, Boże. I to jest podstawą naszej wiary, że Bóg będzie działał dalej. To daje nam śmiałość, to daje nam energię, żeby angażować się w to, co będzie w przyszłości. Ale nie mamy za długo rozmyślać nad przeszłością, bo ona już się wydarzyła. Mamy skupić się na tym, co dopiero będzie. I apostoł Paweł używa tutaj słów pędzę. Pędzę. Dlatego użyłam przykładu Biblii Tysiąclecia, bo tutaj jest tak pięknie to oddane. Ten wysiłek, niejako sportowy wysiłek, pędzenie kojarzy się z biegiem, z wyścigiem, z jakąś metą. Pędzę ku wyznaczonej mecie. Czyli jest to odniesienie sportowe, gdzie my skupiamy się, pragniemy dotrzeć do mety, pragniemy, żeby coś się już wykonało i wkładamy w to w cały wysiłek. Czyli zobaczcie, jaka jest Biblia, zobaczcie, jakie jest Boże Słowo. W pewnych sprawach musimy polegać na Boga i czekać, zdać się na Niego. To czekanie oczywiście nie jest jakąś czynnością taką bierną, tylko mamy ten czas spędzać w radości, wspominając to, co Bóg zrobił, oczekując, wyobrażając sobie, będąc zaangażowanym wewnętrznie. Ale są też dziedziny życia, w których my musimy podjąć wysiłek, gdzie my musimy pędzić, gdzie my musimy się zmagać, gdzie Bóg mówi, wysil się, zrób coś, rusz się, chcę błogosławić Twojemu życiu, ale Ty również musisz coś zrobić. Nie jesteś po prostu odbiorcą, ale jesteś współtowarzyszem mojej drogi. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy my z Nim współtworzyli rzeczywistość, która ma nastać, a nie żebyśmy jedynie czekali, że On coś zrobi. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus zasnął w łodzi, była wielka burza i oni tonęli i budzili Jezusa, powiedzieli: Jezu, nic Cię nie obchodzi, że giniemy. Jezus wstał, zgromił morze, uciszył,
A potem powiedział, dlaczego wyście tego nie zrobili? Ludzie małej wiary, dlaczego wyście tego nie zrobili? Czyli to była pewna rzecz, którą mieli wykonać uczniowie. Jezus wskazał im, że jest pewna odpowiedzialność, część naszego życia jest, wymaga tego, żebyśmy my coś zrobili, a nie czekali na Boga, a nie budzili tego Jezusa cały czas. Oczywiście my, jak zwracamy się do Jezusa, czyli modlimy się do Boga, to Bóg reaguje i Bóg nam pomaga. Tak jak w tej historii Jezus obudził się i uciszył te morze, wyciszył burzę, ale równocześnie pokazał swoim uczniom, że to już jest etap, na którym my sami powinniśmy już się umieć uporać, z którym powinniśmy sobie dać radę. Jest to miejsce, w którym my powinniśmy się zaangażować i umieć się uporać z tą sytuacją. Bóg idzie z nami, jest naszym towarzyszem i chce nam pomagać, ale równocześnie nie chce robić rzeczy za nas. Jest jak taki mądry rodzic, który rozumie, że potrzebny jest trud i wysiłek i zaangażowanie dziecka, żeby ono mogło dojrzeć i dorosnąć. Że jeżeli będę robiła za swoje dziecko wszystko, to ono nie dojrzeje. Ono się nauczy być odbiorcą, ofiarą. I niestety bardzo wielu chrześcijan przyjmuje taką pozycję. Myśli nawet, że to się Bogu podoba. Że Bóg tak chce, żebyśmy tacy byli. Tacy ciągle bezradni, ciągle nie wiemy, co robić. Ciągle prosimy Boga i ciągle tacy biedni. Nie, to się Bogu nie podoba. Bóg dlatego daje swoje słowo, dlatego nas prowadzi przez różne doświadczenia. Chce, żebyśmy zyskiwali mądrość i żebyśmy sami umieli się uporać z pewnymi rzeczami. To nie ma nic wspólnego z pychą. To nie ma nic wspólnego z tym, że o, ja biorę sprawy w swoje ręce. Nie, to nie są moje ręce, ale Bóg dał mi siły, dał mi mądrość, pokazał mi wcześniej, jak takie rzeczy robić i ja teraz go naśladuję. Tak więc praktycznie patrząc, na przykład, kiedy spotykasz człowieka, który jest głodny i jest goły i nie ma gdzie mieszkać, to wtedy nie modlisz się do Boga, Boże, spraw, żeby ten człowiek miał jedzenie i żeby on nie był goły i żeby miał gdzie mieszkać. To nie jest teraz czas na modlitwę. Możesz oczywiście pomodlić się o tego człowieka, żeby dać mu nadzieję, żeby go podnieść na duchu, żeby go pobłogosławić, ale Bóg już wcześniej dał ci wskazówki, co robić. Masz po prostu wziąć ubrania i dać mu. Masz kupić jedzenie i dać mu. Masz znaleźć mu mieszkanie. Masz zrobić coś. Po ludzku możesz coś zrobić. I to nie jest bycie niezależnym od Boga. To jest wypełnianie Bożej woli. My często przeduchawiamy pewne sprawy. Myślimy, tak, ja nic nie zrobię bez Bożego wskazania. Bóg musi mi powiedzieć, żebym to zrobiła. Bóg mnie nie natchnął. Ja nie czuję, żeby Duch Święty mi to mówił. Czekam, aż Bóg mnie przekona. Wiecie, tak niektórzy czekają całe życie. Całe życie czekają i nic nie robią. A Bóg już powiedział, opiekuj się wdowami i sierotami. Tych tekstów w Biblii jest multum, które mówią o tym, że masz nakarmić głodnego, że masz przyodziać gołego, że masz znaleźć dom tym, którzy są bezdomni. I Bóg nie musi tego powtarzać 15 razy, żebyś ty to zrozumiał. Bóg nie musi ci dawać jakiegoś ponadnaturalnego tchnienia, żebyś ty poszedł i to zrobił. I ta kwestia jest może oczywista, ale jest dużo więcej takich kwestii. Kwestii, jak się zachowywać w związkach, w relacjach z innymi ludźmi. Kwestie związane z finansami, jak pomnażać majątek, a nie go przejadać, jak być pracowitym, a nie leniwym, ponieważ to się wiąże z konsekwencjami. W Biblii jest mnóstwo praktycznych wskazówek i bardzo wiele kwestii Bóg chce, żebyśmy my już rozumieli i stosowali, a nie się o nie modlili. Jest czas na modlitwę i są pewne kwestie, które wymagają modlitwy. Kiedy nie wiemy, co robić. Naprawdę nie wiemy. Już czytaliśmy w Biblii, nie rozumiemy sytuacji. Nie wiemy, jaka jest nasza rola w tej sytuacji. Jest czas na modlitwę, na pytanie Boga, na konsultacje. Jest czas na przykład, kiedy jesteśmy słabi i nie mamy odwagi, żeby coś zrobić. Już wiemy co, ale nie mamy odwagi. Wtedy modlimy się do Boga. Prosimy, żeby Duch Święty nas wypełnił. Prosimy, żeby nas uzdolnił. Ale potem... Po tej modlitwie wstajesz, idziesz i robisz, ufając, że Duch Święty cię prowadzi, że cię napełnił swoją mocą, że usłyszał twoją modlitwę i że zrobił to. I wtedy Jego moc objawia się w twojej słabości. To są niesamowite sprawy. Drogi Boże, my wiemy o tym, że są takie rzeczy, które
my nieustannie zwalamy na Twoje plecy i nie ufamy, że Ty nas posłałeś, żebyśmy my po prostu je robili. Nie do końca wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić albo że jesteśmy w takiej pozycji, że możemy to zrobić. Tak często czujemy się bezradni albo wierzymy w jakieś kłamstwa odnośnie siebie samych, że się nie nadajemy, że nie jesteśmy w takiej pozycji, że jeszcze mamy za małą wiedzę na ten temat, że nie mamy autorytetu. Nie bierzemy od Ciebie tego, co jest prawdą. I nie robimy rzeczy, które są oczywiste, które Ty już zleciłeś wiele, wiele lat temu, o których mówiłeś w swoim słowie. My chcemy być dojrzali i my chcemy modlić się, ale też działać. Chcemy pędzić. Chcemy być w takim procesie, gdzie rozumiemy, że to są sprawy życia i śmierci. Chcemy to rozumieć i nie chcemy marnować czasu. Chcemy wytężać swoje siły, biegnąc w biegu, w którym nas postawiłeś. I to wymaga zaangażowania, skupienia. To wymaga naszej siły, naszego czasu, który angażujemy. My chcemy być jak tacy sportowcy, którzy rozumieją swoją misję, rozumieją, co mają osiągnąć i nie tracą czasu. Nie tracą czasu na wymyślanie różnych wymówek, dlaczego nie mogę biec, dlaczego mi jest trudno biec, dlaczego biegnę tak wolno. Mając siebie mamy wszystko i chcemy pędzić ku mecie, ku wyznaczonej nagrodzie, która jest w Jezusie Chrystusie. Chcemy tą nagrodę osiągnąć. Nie możemy się już doczekać, żeby tą nagrodę zobaczyć, żeby ją wziąć z Twoich rąk. Żeby mieć tą radość, która jest też w Twoich oczach, kiedy patrzysz na nas. Modlimy się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dobrego dnia. Z Panem Bogiem Wam życzę. Rozważajcie Jego słowo i róbcie. Róbcie to, co jest do zrobienia, bo czasu jest mało. Meta jest coraz bliżej, a my biegnijmy coraz szybciej. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Pa, pa.